Dziękuję bardzo pani rzecznik. Dzień dobry wszystkim państwu. Jest mi bardzo miło, że w tak szacownym gronie możemy dziś państwu przekazać kolejne świetne informacje o dynamicznym, inwestycyjnym rozwoju Białej Podlaskiej. Uroczyście otwieramy kolejny ze zrealizowanych przez nas odcinków drogowych. Mam dużą osobistą satysfakcję, że jest to kolejna spełniona przeze mnie obietnica wyborcza. Budowa ulicy Sidorskiej znajduje się w obiecywanym przeze mnie w kampanii wyborczej jeszcze planie budowy dróg, za którego wspólne stworzenie, przyjęcie i sukcesywną realizację bardzo dziękuję moim współpracownikom z Urzędu Miasta i Państwu Radnym Rady Miasta Biała Podlaska. Ten odcinek to miejsce od granicy Białej Podlaskiej do skrzyżowania z przebiegiem Alei Solidarności. To kilometr 300 metrów zupełnie nowej drogi w nowoczesnej, funkcjonalnej, wszechstronnej formule z dwoma pasami, z chodnikiem po stronie południowej i drogą rowerową po stronie północnej, z nowoczesnym, energooszczędnym oświetleniem LED-owym, z dwoma zatokami autobusowymi i z odwodnieniem, w dodatku zrealizowanym w tej ekologicznej, nowoczesnej formule rozsączenia, a więc nie ma tutaj po prostu tych najłatwiejszych w realizacji, ale niekoniecznie ekologicznych i funkcjonalnych zrzutów na pobocza. Całość zaangażowanych środków to niemal 6 milionów złotych. W tej kwocie znajduje się dofinansowanie w niemal 3 milionów złotych z Rządowego Funduszu Budowy Dróg, za które podziękowania bardzo serdeczne składam na ręce pana wojewody Roberta Gmitruczuka. To pierwszy ze zrealizowanych przez nas etapów kompletnej przebudowy ulicy Sidorskiej. Przypomnę, że w tej kadencji zrealizowaliśmy już dzięki zaangażowaniu środków unijnych w ramach tak zwanego projektu MOF-owskiego drogę pieszą i rowerową, chodnik i drogę rowerową na długości ulicy Sidorskiej od Alei Tysiąclecia do Sidorek. W ostatnim czasie zbudowaliśmy nową nawierzchnię także na odcinku sąsiadującym z Akademią Bialską, a jesteśmy również na etapie ukończenia programu funkcjonalno-użytkowego kolejnego planowanego do przebudowy odcinka pomiędzy skrzyżowaniem z Alejami Jana Pawła II a skrzyżowaniem z ulicą Kąpielową. Ten program funkcjonalno-użytkowy, jak już wspomniałem, jest na ukończeniu, co pozwoli nam na przełomie roku lub na początku nowego roku ogłosić przetarg w formule zaprojektuj i wybuduj nowego odcinka z rondem na skrzyżowaniu ulicy Sidorskiej z Alejami Jana Pawła II. To kolejne obietnice wyborcze budowania rond w tych strategicznych, kluczowych miejscach krzyżowania się dróg o dużym natężeniu ruchu. I budowa tego nowego odcinka będzie mogła się wówczas rozpocząć po przygotowaniu projektu przez wyłonionego w drodze przetargu wykonawcę, po uzyskaniu przez niego pozwolenia na budowę, więc najprawdopodobniej te procesy skonsumowałyby okres przyszłego roku. Być może w końcówce przyszłego roku już trwałyby pierwsze prace, więc ta realizacja kolejnej inwestycji na tym następnym odcinku ulicy Sidorskiej miałaby miejsce w roku 2024. A chcę przypomnieć, i tu znowu swoją wdzięczność kieruję na ręce pana wojewody Roberta Gmitruczuka, że na budowę tamtego, nowego, kolejnego odcinka pozyskaliśmy z kolei dofinansowanie z Rządowego Funduszu w wysokości 5 milionów złotych. Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim państwu za obecność, za wsparcie przy budowie tej inwestycji. W tym rzeczowym wymiarze zaangażowanej pracy te podziękowania kieruję do wykonawców firm Tredrom, reprezentowanej przez pana prezesa Wiesława Harasimiuka, i firmy Transbet, dowodzonej przez pana prezesa Mariana Wojtyłka, oraz pracownikom Urzędu Miasta, w szczególności Wydziału Dróg oraz Wydziału Inwestycji, to odpowiednio państwo naczelnicy Renata Tychmanowicz oraz pan Jacek Melańczuk. Bardzo serdecznie dziękuję.
Mówi się, że tak naprawdę sukces ma wielu ojców. Ja tak troszeczkę żartobliwie rozpocznę wypowiedź, bo dzisiaj rano przeglądając fora internetowe widzę, że co niektórzy już rozpisują się odnośnie tej drogi, że to zaangażowanie często nawet osób nieobecnych powoduje, że ta droga jest zrealizowana. Ja powiem Państwu tak, serce się raduje, że to jest pierwszy odcinek zrealizowany bardzo istotnej drogi, która tak naprawdę wprowadza ruch do Białej Podlaskiej na tym odcinku, na odcinku południowym od rzeki Krzny. I z tego miejsca chciałbym podziękować kilku osobom, które zaangażowały się, rzeczywiście się zaangażowały i ta droga mogła powstać, że nastąpi kontynuacja tej drogi. Drodzy Państwo, i to na początku chciałem podziękować dwóm panom Litwiniukom. Panu kierownikowi Dariuszowi Litwinikowi, panu prezydentowi Litwiniukowi, Michałowi Litwiniukowi. Proszę Państwa, dwie literki L składają się w piękny kwadrat, że tak się wyrażę. A do czego to nawiązanie? Bo tutaj tak naprawdę wielkie zaangażowanie osób, które mieszkają po tej stronie rzeki Krzny, tutaj byłego przewodniczącego, obecnie radnego, pana Darka Litwiniuka, który również nie tylko słowem, ale czynem, czyli zwracał się bezpośrednio do wojewody z prośbą o potrzebę realizacji tej inwestycji, zapewnienie bezpieczeństwa, bo proszę Państwa, ta droga, jak pamiętacie doskonale, miała różne szerokości. 5 metrów, 6 metrów, teraz na całym wyremontowanym odcinku ma ta droga 7 metrów, plus niezależne, tak naprawdę wydzielone pasy dla pieszych i dla rowerzystów. I to jest naprawdę duma dla miasta. I właśnie o to bezpieczeństwo apelował radny Litwiniuk Dariusz. A teraz pan prezydent, z którym miałem ogromną przyjemność rozmawiania na ten temat, oczywiście powiedział, tak, musimy to zrealizować. Dobrze, że jest konsensus i proszę Państwa, to jest świetny przykład tutaj w Białej Podlaskiej, że zgoda tak naprawdę buduje. Podkreślmy to, można się różnić w różnych rzeczach, ale jeżeli idzie o dobro mieszkańców, to jest najważniejsze, że wspólnie, można powiedzieć, wszyscy radni, zarówno ci z koalicji, jak i ci z opozycji, zaaprobowali te propozycje złożone przez dwóch panów Litwiniuków, przez Darka i przez Michała i możemy się cieszyć tak naprawdę, bo to służy głównie mieszkańcom i osobom, które do Białej z tej strony dojeżdżają. A widzimy, jak duży jest ruch. Jeszcze raz podkreślę, dziękuję za tą zgodę, bo widzimy, że to może spowodować świetne, świetne efekty. A ja, proszę Państwa, też jestem dumny, bo ten wniosek do wojewody to jest jeden z elementów, który tak naprawdę może nie waży, ale jest istotny, bo jeżeli widzimy, że mieszkańcy potrzebują takich inwestycji, a widzimy, że potrzebują, to wojewoda, administracja rządowa sprzyjają temu. Jestem naprawdę dumny, że połowę dofinansowania, prawie 3 miliony złotych na ten odcinek, prawie 1300 metrów pochodzi z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych, z funduszu, który naprawdę zmienił oblicze dróg nie tylko krajowych, nie tylko wojewódzkich, ale szczególnie właśnie tych dróg w naszych małych ojczyznach, gminach, miastach i powiatach. To jest naprawdę potężny zastrzyk finansowy. Nie ukrywam, że bardzo się cieszę, że również niebawem będzie realizowany kolejny odcinek ulicy Sidorskiej i to nie są jedyne realizacje, bo powiedzmy tak, świetna współpraca powoduje, że z przyjemnością przekazuje się te środki. Jak pamiętacie Państwo, wiele było mowy na temat ulicy Warszawskiej, a teraz ona została z dofinansowaniem rządowym wykonana i od kilku, tak naprawdę prawie 2 lat już jest użytkowana i osoby się naprawdę cieszą. Tak samo liczę, że ta droga, na której stoimy, czyli ulica Sidorska, piękny odcinek, tak naprawdę główna ulica z tej strony Białej Podlaskiej, będzie służyła nie tylko od niedzieli dla parafian, którzy z sąsiednich miejscowości tutaj zmierzają do księdza proboszcza, drodzy Państwo, ale na co dzień. Słucham? Cały szlak, o tak, to piękne określenie, jak najbardziej, dziękuję za podpowiedź, to jest tak naprawdę główny szlak komunikacyjny, proszę Państwa, tej części Białej Podlaskiej. I jeszcze raz bardzo serdecznie gratuluję
wszystkim mieszkańcom i serdecznie chciałbym podziękować wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Radnym, władzom miasta. Jestem dumny, że mieliśmy jako administracja rządowa swój udział w tej inwestycji. Wszystkiego najlepszego. Szanowni Państwo, zgromadzeni tutaj. Ja chciałbym powiedzieć krótko. Byliśmy wykonawcą jednego odcinka tej ulicy. Kolejny odcinek był wykonywany przez innego wykonawcę, również z Białej Podlaskiej. Jest to odcinek, tak jak tu już zostało powiedziane, około 1300 metrów z przebudową całej infrastruktury, która była konieczna do przebudowania, a mianowicie odwodnienie, kanalizacja telefoniczna, oświetlenie, no i nawierzchnia. Dodatkowym elementem są tutaj ścieżki rowerowe, z których, jak wszyscy Państwo wiecie, Biała Podlaska słynie. Błogosław wszystkich, którzy będą przechodzili, przyjeżdżali tą drogą. Swoją łaską uprzedza ich kroki i bądź z nimi w drodze. Broń ich od wszelkich przeciwności, aby osiągnęli to, czego pragną i szczęśliwie dotarli do wyznaczonego celu podróży.